Anschluss Austrii doprowadził do gwałtownego wzrostu napięcia nie tylko w Europie Południowej i Zachodniej, ale też we Wschodniej. Nie był jednak zaskoczeniem dla nikogo. Przy biernej postawie zachodnich aliantów los tego kraju był przypieczętowany. I to daleko przed tym, niż to się stało. Już w 1933 roku, po przyjęciu władzy przez nazistów, gdy Hitler sądował możliwość połączenia Niemiec i Austrii, Piłsudski informował polskiego ambasadora w Rzymie, iż Mussolini sprzeciwi się Anszusowi. Jednak, jak zalecał, Polska zgodziłaby się sprzedać Austrię za dobrą cenę. Jednak w marcu 1938 roku Piłsudski już nie żył, a ster polityki polskiej trzymał Józef Beck, który dowiedział się o planowanym zajęciu Austrii w dniu 13 stycznia 1938 roku. Podczas spotkania z Güringiem. Zapewniał on wtedy niemieckiego dygnitarza, iż zainteresowanie Polski Austrią jest czysto ekonomiczne. 13 marca 1938 roku zatrząsł się w posadach świat powersalski przy biernej postawie zachodnich aliantów oraz Polski. Już następnego dnia podsekretarz stanu MSZ i najbliższy współpracownik Becka, Jan Szembek, zapewniał, że rząd polski uważa zajścia w Austrii za wewnętrzną austriacką sprawę. Jednak Beck rozgrywał właśnie własną partię. Gdy oczy całej Europy zwrócone były na Wiedeń, w dniu 11 marca 1938 roku, czyli dwa dni przed Anschlussem, Zabity został przez litewskie straże polski żołnierz Kop Stanisław Serafin. Incydent ten postanowił wykorzystać Minister Spraw Zagranicznych i w dniu 17 marca, to jest 5 dni po Anszlucie, wystosował wobec Litwy 48-godzinne ultimatum z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską, czego Kowno nie chciało zrobić od 1920 roku. Przeciwko temu ultimatum Gwałtownie zaprotestowało ZSRR. Bezradna, mała, licząca 2,5 miliona mieszkańców Litwa przyjęła skądinąd niewygórowane żądania Warszawy. Rząd w Kownie nie mógł liczyć na wsparcie żadnego z mocarstw, a na pomoc komunistycznej Rosji liczyć nie chciał. Siłowe rozwiązanie kwestii litewskiej miało służyć realizacji mocarstwowej polityki prowadzonej przez rządy sanacji rozszerzeniu wpływów Warszawy na wschodzie, sprzedaży uzbrojenia dla państw bałtyckich, a także wzmocnienia wewnętrznej pozycji proniemieckiego beka. Europa Zachodnia, podejrzewająca, iż Polskę i Niemcy łączy wspólnota interesów, przypuszczały, iż Anschluss Austrii i ultimatum wobec Litwy to działania uzgodnione pomiędzy Warszawą a Berlinem. Jednak nie ma dokumentów poświadczających taką tezę. Co więcej, Berlin wydawał się zaskoczony działaniami Warszawy, jednak prowadząc politykę jednoznacznie przyjazną Polsce, nie zareagował na ultimatum. Podobnie Paryż i Londyn, które nie miały możliwości powstrzymania wzrostu znaczenia Polski w rejonie. Uwaga Europy zwróciła się znów na południe, gdzie sytuacja rozwijała się w tempie błyskawicznym. Pokrótce zarysuję tło i zwrócę uwagę na pewne rzeczy. Często jest tak, co wynika ze sposobu uczenia i czytania o historii, iż wydarzenia traktujemy jako w pewnym sensie wyizolowane. Czytamy o Anschluss Austrii, potem zajęcie Czech, wybuch wojny. Jednak historia jest dużo bardziej codzienna. W czasie kryzysu austriackiego główni aktorzy byli zaabsorbowani innymi wydarzeniami m.in. wojną domową w Hiszpanii. I to nie tylko dostawą broni i ludzi przez Niemcy i ZSRR. Problemem była też obecność zielonych ludzików z Włoch, którzy w sile pięciu dywizji tam operowali. Anglicy zaabsorbowani byli stanowiskiem Irlandii wobec nadchodzącego konfliktu. Cała Europa obserwowała bezradność Francji, która to bezradność wynikała z uwarunkowań strukturalnych. W 1936 roku ludność Francji stanowiła 2 trzecie ludności Niemiec, a produkcja 1 trzecią produkcji niemieckiej. Czechosłowacja jednoznacznie deklarowała przyjaźń z Francją, ale była skłócona z Polską. Warszawa prowadziła politykę proniemiecką, a Belgrad oglądał się na Rzym. Francja jak zawsze szukała wsparcia w Rosji przeciw Niemcom. Jednak wroga takiemu rozwiązaniu postawa Warszawy i Bukaresztu niweczyła uzyskanie realnego wsparcia Rosjan dla Francji. Wielka Brytania, tradycyjnie zainteresowana utrzymaniem status quo w Europie, kontynuowała politykę opismentu, czyli ustępstw wobec Hitlera. Londyn zdecydowanie nie był skłonny stanąć do walki o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W maju, 1937 roku brytyjski dypl dyplomata Philip Kerr oznajmił Hitlerowi, iż Wielka Brytania nie ma interesów pierwszej wagi w Europie Wschodniej. W basenie Morza Śródziemnego również nie było spokoju. W listopadzie 1937 roku Włochy przystąpiły do paktu antykominternowskiego, wystąpiły z Ligi Narodów i zaczęły wysuwać pretensje do Nicei, Korsyki, Djibouti, Tunezji oraz do udziału w administrowaniu kanałem sueskim. Dodajmy do tego włoską okupację Abysynii i toczącą się regularną wojnę japońsko-chińską. Z przymrużeniem oka należy traktować zapewnienia Winstona Churchilla, który w swojej książce opisywał Wielką Brytanię. Zachowywała się dokładnie tak, jak gdyby cały świat był równie prosty, niewyrachowany i życzliwy jak ona sama. Brak mi słów by opisać moje odczucia po przeczytaniu tego ustępu. Zajęcie Austrii to nie tylko przejęcie bogatego i zasobnego kraju. Wiedeń to wielki węzeł komunikacyjny łączący wszystkie kraje dawnego Cesarstwa Austro-Węgierskiego. To centrum komunikacyjne łączące Europę Zachodnią i Europę południowo-wschodnią. Dzięki Anschlussowi, Niemcy sprawują teraz kontrolę nad szlakami wodnymi, drogowymi i kolejowymi prowadzące w tamtą stronę. Zachwiało to mocno małą ententą, zwłaszcza Czechosłowacją, którą odcięto od zasobów Jugosławii i południowych rynków zbytu na broń dobrej jakości produkowaną przez czeską zbrojeniówkę. Jednak w wyniku zajęcia Austrii sytuacja dla Polski zaczyna się komplikować. Rosjanie zaproponowali zwołanie konferencji na dzień 18 marca, gdzie miano przedyskutować wprowadzenie w życie pakt francusko-radziecki. I choć jeszcze wtedy nie doszło do stworzenia tak zwanego Wielkiego Przymierza to jest Anglii, Francji i Rosji to zaczął się rysować układ, który w przyszłości pozbawi Polskę niepodległości. Próby powrotu ZSRR na arenę międzynarodową ogromnie niepokoiły Warszawę. Dlatego naciski niemieckie na Pragę w kwestii Sudetenlandu zostały przyjęte przez Polskę przynajmniej za aprobatą. Oczywiście w kwietniu jeszcze nie myślano o rozbiorze Czechosłowacji. Niemniej problemy Pragi były na rękę Polakom. Dlaczego? Przede wszystkim Praga była w dobrych relacjach z Paryżem i Moskwą. Zwłaszcza relacja Benesza ze Stalinem była nie w smak polskim decydentom. W przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego Polski z ZSRR rząd w Warszawie nie mógł być pewien postawy Czechosłowacji. Nie jest przedmiotem tego odcinka szczegółowa analiza sytuacji międzynarodowej oraz gier gabinetowych, która doprowadziła do tragicznego dla Czechów finału. Skupmy się na najistotniejszych wydarzeniach z punktu widzenia Warszawy. Podstawową problematyką były naciski ZSRR, który w swojej retoryce oraz prawdopodobnie prawdziwych intencjach dążył do utrzymania Czechosłowacji. Rosjanie wiedzieli, iż realny wpływ na politykę europejską uzyskają dopiero po trupie Polski lub Rumunii. Problemem dla ZSRR była jednak postawa Francuzów. Czechosłowacko-rosyjski Pakt o Nieagresji z maja 1935 roku obowiązywał dopiero w przypadku udzielenia przez Francję pomocy militarnej Czechom. Udzielenie pomocy Czechom przez bolszewików było całkowicie uzależnione od zgody Warszawy na przemarsz wojsk radzieckich. Beck stał na stanowisku, iż nie może być o tym mowy. Zakomunikował to w maju 1938 roku w Genewie ministrowi spraw zagranicznych Francji Georges Bonnetowi. Postawa Polski nie była serwilistyczna wobec Berlina. Wynikała z przekonania rządów sanacji, iż raz wpuszczeni do Polski Rosjanie już jej nie opuszczą i powtórzy się scenariusz przedrozbiorowej Polski, gdy siły rosyjskie wpływały na politykę wewnętrzną Rzeczpospolitej. Podobnie jak dziś dzieje się to na Białorusi. Oczywiście Londyn i Paryż głośno argumentowały i krytykowały postawę Rzeczypospolitej, jednak była to tylko zasłona dymna. Los Czechosłowacji był już przesądzony. Francja ani Wielka Brytania z wielu różnych powodów nie chciały lub nie mogły ratować swojego wiernego sojusznika. Niemcy parły wciąż do rozwiązania kwestii czechosłowackiej. O swoich zamiarach poinformowali w dniu 13 stycznia 1938 roku Beka, który pod wpływem tych informacji zażądał, aby polska mniejszość w Czechosłowacji posiadała takie same prawa co mniejszość niemiecka. Rząd w Pradze ugiął się wobec tych roszczeń. Wielka Brytania i Francja oczywiście nie były zadowolone z takiego rozwiązania. Mimo własnych słabości oskarżały Polskę o wzmacnianie pozycji Niemiec. Jednak krytyka ta nie była zbyt mocna, bo z jednej strony alianci zachodni chcieli ocalić czeskiego sojusznika, ale z drugiej strony nie chcieli wepchnąć jeszcze bardziej Polski w objęcia Niemiec. W dniu 21 września 1938 roku rząd polski anulował konwencję o mniejszościach narodowych, zwartą z Czechosłowacją. Oraz zażądano oddania rejonu cieszy na Polsce. Już dwa dni później Hitler na spotkaniu z Chamberlainem powiedział, iż nie może gwarantować granic Czechosłowacji do czasu, aż polskie i węgierskie roszczenia terytorialne nie zostaną uznane. Jednocześnie strona polska rozpoczęła przerzucanie wojsk nad granicę czeską. Dyslokacje wojska polskiego przeprowadzono z garnizonów zachodnich. Francuzi wyciągnęli wniosek, iż uczyniono to celowo, tak by wojska niemieckie, stacjonujące na swojej wschodniej granicy, miały możliwość w miarę bezpiecznego transportu na zachód w przypadku interwencji Francji. Sytuacja rozwijała się wciąż dynamicznie. W dniu 23 września ZSRR ostrzegł Warszawę, iż polski atak na Czechosłowację będzie skutkował unieważnieniem paktu o nieagresji. Strona Polska odpowiedziała manewrami na wschodniej granicy. Jednocześnie Beck poinstruował polskiego ambasadora w Berlinie Józefa Lipskiego, by ten zacieśnił współpracę z Berlinem. Strona Polska prowadziła rozsądną politykę. Oczywiście możemy jej zarzucać zbytnie przywiązanie wagi do mocarstwowości, jednak dla Warszawy głównym wrogiem pozostawała Rosja, bez względu na to, czy była ona biała czy czerwona. A wypchnięcie ZSRR z polityki europejskiej było najwyższym priorytetem. Zawsze, gdy Rosja mieszała się do spraw europejskich, Polska traciła niepodległość. Francja i Wielka Brytania zawsze szukały porozumienia z Rosją, by za naszymi plecami układać europejskie karty i balansować przeciw Niemcom. Dlatego Beck pisał do Lipskiego, iż sowiecka interwencja w sprawy europejskiej jest niedopuszczalna. Podpisanie ugody monachijskiej było częściowo klęską polskiej dyplomacji. Raz, że przedstawiciele Warszawy nie zostali na nią zaproszeni, dwa, że podpisana umowa nie rozstrzygała kwestii polskich roszczeń terytorialnych, wobec czego postanowiono działać tak jak w przypadku roszczeń wobec Litwy, metodą faktów dokonanych. W dniu 30 września 1938 roku przesłano do Pragi 12-godzinne ultimatum z żądaniem zwrotu Cieszyna. Dlaczego Polska w ogóle dążyła do rozbicia Czechosłowacji? Odpowiedzią na to pytanie jest geopolityka. Polska próbowała konsekwentnie realizować ideę międzymorza szeregu państw środkowoeuropejskich skupionych wokół Warszawy. Świadczą o tym posunięcia dyplomatyczne Beka już po zajęciu Śląska Cieszyńskiego, a więc próby nawiązania sojuszy z Węgrami i Rumunią. Warszawa liczyła także na przychylną postawę Słowaków, dla których kres państwa czechosłowackiego miał być swoistego rodzaju wyzwoleniem. Rozstrzygnięcie losu Słowacji rozpatrywał Bek w ścisłej współpracy z Węgrami, przeznaczając dla nich Ruś Zakarpacką. Węgrzy nigdy nie pogodzili się z traktatem 1920 roku w Trianon, który znacznie okroił ją terytorialnie. Jako ciekawostkę dodajmy fakt, że Rzeczypospolita nigdy nie ratyfikowała traktatu z Trianon. Dyskusje co do losu Słowacji były gorące. Ścierały się różne koncepcje. Od rozbioru Słowacji pomiędzy Polską, Węgry i Niemcy, aż po istnienie zależnego od Węgier lub Niemiec państewka rozdzielającego kraje regionu. Wydaje się, że kwestia Zaolzia i Słowacji to dla Polski jedna sprawa. Przypuszcza się, iż wstępne porozumienie w tej sprawie osiągnięto w lutym 1938 roku na spotkaniu Becka z Geringiem. Jednak rozważania w tym zakresie są dość ahistoryczne, gdyż nie mamy żadnego dokumentu czy relacji z tego spotkania. Jednak kwestia Słowacji wydaje się kluczowa. Kontrolując ten rejon, albo mając go przynajmniej za przyjazny, mogła Polska była wywierać znaczne naciski na Rumunię. Rumunia została całkowicie odcięta od szlaków komunikacyjnych, morskich i lądowych Europy Zachodniej i otoczona przez wrogo do niej nastawione ZSRR, Węgry i Bułgarię. Zmusiło to Bukareszt do rozważenia opcji na państwa osi. Lub względnie przyjaznej Warszawy, gdyż nie było już możliwości systematycznego zaopatrywania armii króla Karola przez aliantów zachodnich. Olbrzymie znaczenie miał też fakt wypchnięcia wpływów francuskich z rejonu Europy Południowej i Wschodniej. Było to konieczne z powodów ideologicznych, politycznych i gospodarczych, tak by na ich miejsce mogły zainstalować się w tym rejonie polskie firmy. Zwłaszcza z sektora zbrojeniowego. I choć możemy się oburzać na takie postawienie sprawy, tak to wygląda także dzisiaj, bo tak wygląda polityka. Upadek czeskiej zbrojeniówki miał olbrzymie znaczenie dla polskiej produkcji zbrojeniowej. Eksport sprzętu do Rumunii, Bułgarii czy Grecji. Był zasadny w ówczesnej sytuacji politycznej i był wyrazem oznaczenia stref wpływów w tym rejonie Europy. Brak takich stref wpływów znacznie utrudniłby sprzedaż sprzętu polskiego do Rumunii czy państw nadbałtyckich. Jak już wspomniałem, rozbiór Czechosłowacji doprowadził do upadku małej ententy, co eliminowało francuskie wpływy polityczno-wojskowe w tej części Europy i doprowadziło do podziału stref wpływów pomiędzy Włochy, Albania, Jugosławia, Polskę, Rumunia, Węgry, Słowacja, Niemcy, Słowacja, Węgry. Przetasowania w tej części Europy są widoczne na tle polskiej zbrojeniówki. Przykładowo oferowano na tamten rynek produkty PZL z włoskimi silnikami zamiast jak dotychczas z francuskimi. Faktem jest, iż polska polityka bardzo niepokoiła Francję i Wielką Brytanię. 13 września 1938 roku minister spraw zagranicznych Anglii Edward Wood, lord Halifax, zapytywał prezydenta Raczyńskiego, czy Londyn mógłby liczyć na Polskę w przypadku wojny z Niemcami. Znając skłonność Brytyjczyków do prowadzenia wojny z Niemcami cudzymi rękoma oraz już wybiegając w przyszłość i jej skłonność do walki we wrześniu 1939 roku, tylko najbardziej najedny szaleniec mógłby odczekiwać od strony polskiej odpowiedzi twierdzącej. Rozbiór Czechosłowacji jednoznacznie wskazuje próbę oparcia Polski na Niemcach w celu wcielenia w życie koncepcji trzeciej Europy. Możemy się dziś spierać, na ile racjonalna była ta polityka. Czy w okresie międzywojnia w ogóle było to możliwe? Czy była to droga do ocalenia Polski, zbudowania mocarstwowości, racjonalnych posunięć, czy z kolei reagowania na sytuację? Niemniej Warszawa postanowiła zrzucić wsparcie niemieckie. Już 31 października Polacy samodzielnie postawili Słowakom ultimatum korekty granicy. Słowacja odwołała się do Berlina, jednak Niemcy nie zareagowali. Wobec tego w połowie listopada wojska polskie zajęły drobny skrawek niespełna 20 kilometrów kwadratowych słowackich ziem. Problem słowacki nabrzmiewał. Polacy uważali go za swoją strefę wpływów, Niemcy wydawali się początkowo skłonni zaakceptować takie stanowisko. Wydawało się, że wszystko idzie po myśli Beka, a przynajmniej jest przez niego akceptowalne. Jednak w marcu 1939 roku wydarzyły się dwie rzeczy, które zupełnie zmieniły los Polski. Rydz Śmigły rozpoczął swoją walkę o władzę z ministrem spraw zagranicznych oraz rozpoczął się dyplomatyczny konflikt o Rumunię. Ale to już opowieść na następny odcinek.